W sali posiedzeń Rady Powiatu odbyła się pierwsza sesja czwartej kadencji Rady Powiatu Gostyńskiego. Sesja rozpoczęła się ślubowaniem oraz nominacją radnych. Za prawidłowy przebieg głosowania odpowiadała komisja skrutacyjna w składzie: Marian Pagórek, Piotr Bombała oraz Maria Wróblewska. Przewodniczącym Rady Powiatu został Zdzisław Tarka. Na stanowisko wiceprzewodniczących wybrano Marzannę Kozłowską oraz Zofię Korycką. Funkcję starosty powiatu objął Jan Baranowski, zaś wicestarostą został Andrzej Kujawski. Ostatnie głosowanie wyłoniło trzech członków zarządu w składzie: Edmund Zieliński, Wiesław Wojtalewicz oraz Magdalena Wróblewska. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj bardzo przystępujemy po kolei. Ślubuję, tak mi dopomóż. Giziński Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż. Górski Sylwester. Ślubuję. Kiedyś Teresa Mania. Ślubuję, tak mi dopomóż. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wnoszę o wprowadzenie do proponowanego porządku dzisiejszych obrad sesji trzech punktów. Następujące: podjęcie uchwały w sprawie wyboru starosty gostynickiego. Punkt następny, drugi: podjęcie uchwały w sprawie wyboru starosty, wicestarosty gostynickiego. I następny punkt: podjęcie uchwały w sprawie wyboru trzech członków zarządu powiatu gostynickiego. Proponowane punkty proponuję, aby one mogły być usytuowane po punkcie szóstym. Po punkcie szóstym, a więc wpisać po punkcie szóstym proponowanego porządku obrad, to jest podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. I punkt pierwszy zaproponowany by miał punkt siódmy, punkt drugi zaproponowany przeze mnie ósmy i punkt trzeci zaproponowany przeze mnie punkt dziewiąty. Bardzo, panie starosto, no brakowało mi tu uzasadnienia, dlaczego dzisiaj mamy zmieniać porządek sesji i przyjmować do porządku wybór starosty i wicestarostów i wicestarosty. Nie wiem, czym to jest uzasadnione, dlaczego, skąd jest ten pośpiech, dlaczego nie dajemy szansy uczestniczenia w wyborze, no tak ważnego, jednak tak ważnej funkcji, nie dajemy szansy, żeby uczestniczył radny, który oczywiście, to jest państwo na pewno jesteście świadomi, jest w kolejności za rezygnującym z funkcji radnego, panem Śliczkowskim, wchodzi następny radny. I nie rozumiem, skąd ten pośpiech, dlaczego temu radnemu mamy nie dawać szansy, żeby brał udział, mówię, w tak ważnym wyborze. Panie starosto, chciałabym, żeby pan uzasadnił swój wniosek. Kto jest za tym porządkiem obrad, który po poprawkach powie? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Stwierdzam, że Rada Powiatu ustaliła porządek obrad w pierwszej sesji, uwzględniający wniesione wnioski, według których będzie dzisiaj obradowała. Przystępujemy do następnego punktu, do realizacji następnego punktu: podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego. Proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Powiatu i o ich przedstawienie. Przypominam, że zgłaszany kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Bardzo proszę przedstawić kandydatury na przewodniczącego Rady Powiatu. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałam zgłosić kandydaturę pana Zdzisława Tarki, znanego wszystkim jako wieloletniego dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Kielis-Płodowskiej w Gostyninie, a także samorządowca, gdyż w minionej kadencji był on radnym Rady Miasta Gostynina. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Gostyńskiej Wspólnoty Samorządowej pragnę zgłosić kandydaturę na przewodniczącego Rady Powiatu, koleżankę radną, panią Teresę Kiereś. Przypominam, że koleżanka radna przez dwie kadencje pracowała w Radzie Powiatu, więc ma tutaj bardzo dobre doświadczenie. Dała się poznać jako osoba, która w sposób zdeterminowany potrafiła walczyć o dobro
społeczności lokalnej. Wydaje mi się, że to bardzo dobry kandydat. Ponadto pragnę przypomnieć, że takim argumentem istotnym, również przemawiający za tą kandydaturą, jest fakt, iż to Gostyńska Wspólnota Samorządowa uzyskała największą liczbę mandatów, bowiem mamy 6 mandatów w Radzie 17-osobowej. Sądzę, że jest to argument porządny. Społeczność lokalna tak zdecydowała, powiatowa, że to właśnie my te wybory wygraliśmy. Stąd moja propozycja. Dziękuję bardzo. Witam protokół Komisji Współpracyjnej w uzyskaniu wyników głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego. Maria Teresa Kiereś 5, Zdzisław Stanisław Tarka 11. Wobec powyższego Komisja Współpracyjna stwierdza, że kandydat radny Zdzisław Stanisław Tarka uzyskał minimalną liczbę głosów określoną w punkcie 3 i został wybrany na przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego. Na protokół zakończony i podpisany. Wybór wiceprzewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących Rady Powiatu Gostyńskiego. I proszę o zgłaszanie kandydatów. Zgłaszam kandydaturę pani Marzeny Kozłowskiej. Jest kandydatura pani Marzeny Kozłowskiej. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego panią Zofię Korycką. Pagórek, Marian i pani radna Rusek Teresa. Głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego sporządzenie na sesji 1 grudnia 2010. Komisja Współpracyjna w składzie wiadomym. Liczba radnych Rady Powiatu Gostyńskiego 17. Obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 16. Na wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego zgłoszono kandydaturę radnej Marianny Marzenny, przepraszam, Kozłowskiej, liczba głosów ważnych 16. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydat Marzenny Kozłowskiej 16. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radna Marzena Kozłowska została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Gostyńskiego jednogłośnie. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydatki Zofii Koreckiej 13, przeciw kandydatce Zofii Koreckiej 2, wstrzymujących się 1. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radna Zofia Korycka uzyskała minimalną liczbę głosów i została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Gostyńskiego. Przechodzimy do następnego porządku, następnego punktu w porządku. W sprawie wyboru starosty Gostyńskiego. Bardzo proszę o składanie kandydatur na wybór starosty Gostyńskiego. Zgłaszam pana Jana Bolesława Waranowskiego na starostę powiatu gostyńskiego. Jeżeli chodzi o tutaj, za dużo nie będę mówił na ten temat, ponieważ były ostatnie 2 kadencje starostą. Wszyscy współpracowali. Ci, co są na sali, nie ma jakichś nowych osób, które były. Dlatego proponuję, żeby za dużo nie przedłużać czasu. W związku z tym proponuję kolegę Jana Baranowskiego. Dziękuję bardzo. Wspólnoty Samorządowej składam, najpierw zgłaszam pana Krzysztofa Lisińskiego na kandydata na starostę. No, pan Lisiński jest w naszej ocenie człowiekiem bardzo kompetentnym i do tej funkcji dobrze przygotowanym. Przede wszystkim dlatego, że przez wiele lat przebywał jako członek zarządu, czy jak w kierownictwie banków, a więc jeżeli chodzi o sprawy finansowe, no to jest naprawdę specjalistą. Ponadto jest również człowiekiem, który dostał bardzo duże poparcie, jeżeli chodzi o mieszkańców Gostynina, a więc cieszy się również zaufaniem mieszkańców Gostynina.
W związku z tym uważamy, że